Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Konopny Web. Dzisiaj odcinek jest początkiem nowej serii, w której to będziemy razem sobie omawiać różne aukcje suszy CBD, olejków CBD z Allegro, ogólnie produktów CBD. Dzisiaj wybrałem jeden susz, także przejdźmy do czytania ze zrozumieniem. Będę to wam omawiał, co ja widzę, czytając opis danej aukcji. Jak wiecie, dużo już było takich filmów, gdzie mówię, na co zwracać uwagę i tak dalej. Jednak, no, suche mówienie, na co zwracać uwagę, a bez podania przykładu, myślę, że nie każdy to zrozumie i weźmie do siebie, także dzisiaj zaprezentujemy to na przykładzie pewnej aukcji. Zaczynajmy! Odlecieć i mnie wszystko gdzie. Jak widzicie, niektóre rzeczy są dzisiaj tutaj ukryte, bo nie będziemy mówić jaki to jest konkretnie produkt i tak dalej. Nie będziemy tu robić reklamy ani, no, na Allegro większość produktów jest kiepskiej jakości, także nie będziemy tutaj robić reklamy, ani też nie będziemy nikogo omawiać, że robi tutaj źle albo coś tak dalej. Będziemy po prostu brać pod uwagę różne aukcje i będziemy mówili, co jest dobre, co jest fajnie napisane, a co jest napisane nieciekawie albo co i tak dalej. Dzisiaj wziąłem sobie pod lupę susz konopny, który jest opisany tutaj, że ma ponoć 49%. Okej. Okay. I nazwa danego produktu. 40%, 49% czego? W domyśle każdy myśli pewnie, że CBD. Bo też ten produkt ma, jak widzicie, dwie nazwy. Susz konopny 49% albo 20 gram Amnesia Haze 44% CBD susz. THC mocny i tutaj słowo, które na YouTube nie powinno padać, bo YouTube niestety przez to hamuje trochę zasięgi, także widzicie, co jest napisane. Co ja o tym myślę? Myślę o tym tyle, że nie powinno pisać się po pierwsze, że ma coś 44 lub 49%, no chyba, że działa na szkodę danego sprzedawcy, no bo susz konopny naturalny nigdy nie będzie miał 44-49% CBD, bo jak wiemy, naturalne susze mogą mieć max do 20, gdzieś w okolicach 20%, jeżeli są na przykład właśnie hodowane w uprawie indoorowej, czyli właśnie z użyciem też elektryczności w domu, w jakimś miejscu, gdzie jest to pod lampami wszystko w taki sposób jest hodowane. To 20% ciężko jest osiągnąć w uprawie szklarniowej, greenhouse, tym bardziej outdoorowej. Myślę, że no nie znam kogoś takiego, kto na przykład w Polsce potrafi wyhodować roślinę 20% CBD. Także 44% czy tam 49%, jak widać, już sama osoba, która sprzedaje, myli się, bo nie wie, czy ma 44, czy ma 49%. Daje nam do zrozumienia tylko tyle, że ten susz albo tylu nie ma i po prostu jest to fake, albo ma, jeżeli został tam dodany sztucznie izolat CBD. I wtedy też tak robią, czyli dodają do suszu izolat CBD. Jak jest w tym przypadku? Nie wiem, czy to jest po prostu kłamstwo, czy to jest dodany izolat. Nie wiem. Ok, patrzymy sobie na cenę. 140 zł. 140 zł za 20 gram. Można by powiedzieć, jeżeli dobry susz, to niedużo, tak? Ale jednak, jeżeli jest to susz niedobry, no to zawsze będzie dużo. Tutaj wychodzi nam, że 1 gram wtedy kosztuje przy 20 gramach 7 zł. Zobaczmy sobie, jak wygląda ten susz. No, pięknie, prawda? Zdjęcia są bardzo ładne. Tutaj jaśniutki, tutaj widać trichomy, widać tutaj włoski pomarańczowe. Jak pięknie to wygląda. Ok, przejdźmy do parametrów. Stan nowy. Faktura. Wystawiam fakturę VAT. I tutaj skupowałem wiele suszy na Allegro na początku tego kanału, jak wiecie, ci co są ze mną od początku, bo teraz już tych filmów nie widać z pewnych względów, wiadomo. Natomiast czy wystawiam fakturę VAT? Piszę, że wystawia. Nie zawsze tak jest, że ktoś wystawia fakturę VAT, bo często zdarzało mi się, że kupowałem różne susze na Allegro i nie było tam dołączonej faktury ani papierowej, ani też po czasie do konta Allegro też nie została ona dołączona. A jest to bardzo, bardzo ważna sprawa z tego względu, że jeżeli chcecie gdzieś jechać suszem
najlepiej z zamkniętym. To fajnie mieć do tego czy fakturę, czy paragon, żeby po prostu nie narażać się, jeżeli ktoś was złapie, przykładowo policja, do sprawdzenia, co macie tam za susz, to najlepiej zawsze mieć jest zamknięty, zaplombowany susz, nieotwarty i z jakimś potwierdzeniem tego, że ten susz kupiliście. Także jeżeli wystawia fakturę VAT, bardzo dobrze. Jeżeli nie, natomiast nie wystawia, no to pytanie, trzeba byłoby to sobie sprawdzić, samemu kupić, zobaczyć, czy dostaniecie ten, rzeczywiście tą fakturę VAT, bo jest to przydatne, to albo paragon. Dalej, rodzaj susz konopny, marka tutaj jest, waga 20, ten, zawartość, tutaj jest napisane, że 44%. Cechy dodatkowe, bez barwników, bez cukru, bez GMO, bez jodu, bez kazeiny, bez konserwantów, laktozy, bez alkoholu, bla 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 i tak dalej, ekologiczny, wegetariański, wegański, wszystko. Okej, okay, fajnie, fajnie jakby tak było, natomiast czy mamy jakieś potwierdzenie tego? Zobaczymy w dalszej części opisu. Jeszcze nie czytałem, specjalnie zostawiam dzisiejsze omawianie i każdy kolejny film będzie omawiany na bieżąco, żeby też zobaczyć w każdym aspekcie schodzenia w dół, niżej, czytania opisu aukcji, czy jednak jest jakieś potwierdzenie, że tak faktycznie jest. Na razie nie wiemy, ale producent podaje, że jest bez GMO i tak dalej. Ok, opis. 20 gram suszu Amnesia Haze CBD prosto z Amsterdamu, czyli... Już wiemy, że prosto z Amsterdamu, czyli prosto z Holandii, czyli wiemy, że jest duże prawdopodobieństwo tego, praktycznie bardzo duże, no i też nazwa Amnesia Haze, zaraz do tego dojdziemy, że ten susz jest pukanką, no bo jednak jak susze są z zagranicy, przywożone do Polski, są one wypukiwane z innych kanabinoidów i zostaje samo CBD. Nawet w Holandii, jak jest robione, to susz nie będzie miał 44 ani 49%, także nadal wiemy już, że pewnie to jest pukanka, bo sprowadzana z Holandii, a z Holandii też nie znalazłem żadnego suszu, który nie byłby pukanką, także mamy duże prawdopodobieństwo, że tutaj taki susz jest. No i Amnesia Haze nazwa, czyli amnesia, zaciągnięta nazwa z suszu nie konopi włóknistych, czyli już mamy, no... Już to nam samo dużo mówi. Ja po przeczytaniu już tego, co przeczytałem wam teraz, nie kupiłbym tego suszu. Nie kupiłbym tego suszu, już to wiem. Czy wy byście kupili? Jeśli tak, czytajmy dalej. Amnesia Haze to czyste szczęście w roślinnej postaci, na co CBD działa. Szczególnie wpływa na układ nerwowy, wprowadzenie homeostazy naszego organizmu, działa na ciało i na umysł. My najbardziej doceniamy uspokojące, przeciwlękowe, antydepresyjne działanie suszu CBD. Suplementacja CBD redukuje też napięcie nerwowe, zmniejsza itd., itd. Piszę tutaj o właściwościach suszu CBD. Jako tako o właściwościach suszu CBD nie powinno się pisać. Można pisać o właściwościach samego kanabidiolu, czyli CBD kanabinoidu. Jakie ma właściwości dany kanabinoid? Nie powinno się pisać jednak na aukcjach Allegro. Bardzo dużo sprzedających właśnie tak robi, że pisze, że to właściwości ma susz CBD. Nie powinno się, wiele osób to robi. Mimo całego bogactwa smaków, dym jest bardzo gładki, smak zarówno przy zaciąganiu, jak i wydychaniu jest o cytrusowym aromacie. Większość suszy, która jest właśnie suszem z wypukiwanymi kanabinoidami, ma taki cytrusowo-mydlisty smak. To by trzeba było sobie samemu sprawdzić, ocenić, porównać z jakimiś naturalnymi suszami, najlepiej z polskiego pochodzenia, żeby sobie zobaczyć, jak wygląda prawdziwa natura, a jak wygląda sprowadzany susz. Wtedy dowiecie się więcej sami na sobie, jak działa taki susz, jak smakuje i czy rzeczywiście jest taki gładki smak. W większości przypadków jednak jest taki susz ostry. Nie wiem, czy w tym przypadku lecimy dalej. Najlepsza genetyka, legalna odmiana konopi siewnych Cannabis sativa L, zawierająca wyłącznie żeńskie kwiatostany, dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej z certyfikowanych nasion. Często, jeżeli ktoś nie zaznacza informacji, czy dany susz pochodzi z Holandii, Włoch, Austrii, to piszą często informacje właśnie, że został doprowadzony, dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej i tak dalej. Czasami zostawiają tylko to. Tutaj już wiemy na początku, że susz pochodzi z Holandii. Także okej, okay. I lecimy dalej. To nie jest jeszcze najgorszy opis, jaki czytam do tej pory, jaki czytałem kiedykolwiek na Allegro. Na pewno będą jeszcze odcinki, w których
będzie wiele więcej do zarzucenia. Tutaj jest tak pół na pół. Jakbym zamykał jedno oko i pierwszy raz kupował, to pewnie bym się nie zorientował. Jednak to 44% już daje nam wiele do zrozumienia tego, tej aukcji. Susz konopny o wysokim stężeniu kanabidiolu pochodzący z upraw indoor. Najlepsze warunki naturalne suszy Amnesia Hay zawiera bardzo wysokie stężenie CBD, wysokość 404%. Okej, faktycznie wysokie stężenie kanabidiolu jest zawsze w uprawie indoor, jednak nigdy 44%. I tu dalej co pisze, zawartość THC poniżej 0,2% oraz CBD 44%. Jest to niemożliwe naturalnie, by zrobić, żeby susz, który miałby powiedzmy no te 20, bo to jest nierealne w ogóle 44%, że jak będzie miał 20%, żeby miał poniżej 0,2%. Musiałby być po prostu obniżany chemicznie taki susz z zawartości THC. No i więc wiemy już tutaj, że ten susz jest naprawdę najprawdopodobniej płukanką. Legalna odmiana wyhodowana na Unii oraz dopuszczona do obrotu na terenie Unii Europejskiej susz tylko do waporyzacji i aromaterapii. Tak, susz jest najlepiej waporyzować lub właśnie aromateryzować sobie, waporyzować. Piękny smak oraz zapach z dużą ilością CBD. Tu musicie wiedzieć, no, nikt nie napisze, że jego susz źle pachnie albo że źle smakuje. Każdy będzie pisał i zachwalał swoje susze, że są super, jedyne w swoim rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Dopiero to można zweryfikować tak naprawdę waporyzując susz i wtedy się dowiecie, czy faktycznie tak jest, czy kupiliście raz i po raz ostatni od tego użytkownika. Susz schodzi w bardzo szybkim tempie z uwagi na bardzo dobrą cenę i świetną jakość w sklepach stacjonarnych. Takie susze kosztują 35 zł za 1 gram. Nie widziałem, żeby ktoś kiedykolwiek coś takiego pisał w swoich aukcjach, że trzeba kupować, bo szybko schodzi. Sami sobie to skomentujcie. Kanabidiol, czyli CBD, jest jednym z 80 związków z grupy cząstek zwanych kanabinoidami oraz jednym z ponad 480 związków naturalnych występujących w konopiach. Spośród tych substancji CBD i THC występują w konopiach w najwyższych stężeniach właśnie dlatego, że są najbardziej rozpoznawalne i najlepiej zbadane. No nie dlatego, że są zbadane i to jest ich więcej, po prostu jest ich więcej, a one są badane właśnie, bo też znamy już tam kilkanaście kanabinoidów, które możemy sprawdzić w laboratorium, jak się sprawdza susze w laboratorium, co można sprawdzić i tak dalej. Zobaczcie sobie w tym odcinku, bo robiłem wywiad z kierownikiem laboratorium Dominikiem Duczmalem, który opowiedział wiele właśnie z zagadnień tego, jak bada się susze, olejki, co widział w swoim życiu, badając różne takie rzeczy, także zachęcam do zobaczenia. CBD to legalna i najwyższej substancja aktywna medyczna. Słuchajcie tego. CBD to legalna i najwyższa substancja aktywna medycznej marihuany oraz konopi o bardzo szerokim spektrum działania. What? Po pierwsze, susz CBD nie jest medyczną marihuaną. Po drugie, CBD jako kanabinoid nie jest najważniejszą substancją aktywną, jeżeli już w medycznej, tylko tam jest i THC, wiadomo, THC jest najwięcej w medycznej, także jest CBD i jest THC, także tutaj już widać, ktoś kto by przydał szybko to zdanie, by pomyślał, że susz CBD to medyczna. Tak nie jest. Jest źle sformułowane to zdanie i na pewno potrzebuje poprawy. Spośród kilkuset substancji wykrytych w konopiach CBD posiada najsilniejsze właściwości zdrowotne. Tak, CBD ma duże, ale to pierwsze zdanie nie podoba mi się. CBD ma przede wszystkim działanie przeciwbólowe i relaksujące. Ponadto działa na... No i tutaj jest napisane, na co działa. Faktycznie CBD działa i tak powinno się pisać, że kanabinoid CBD działa w ten sposób, a nie, że susz CBD ten akurat działa w ten sposób, no bo gdzie są na to dowody? CBD jest jednym z ponad 100 kanabinoidów, czyli naturalnych związków występujących w cannabis sativa, roślinie. Obok THC jest to głównym czynnikiem związek występujących w konopiach indyjskich, oba z nich są najlepiej poznanymi i zbadanymi substancjami, jakie zawiera ta roślina. Tak, jeżeli chodzi o tą roślinę, to są to najlepiej zbadane, tak? Kanabinoidy. CBD działa relaksująco i przeciwdziała narastającym się obawom przeróżnych chorób, więc można je stosować zapobiegawczo oraz je uzupełniać jako uzupełniacz diety. Czyli tutaj sugerujemy, że CBD jest suplementem, ale nigdzie tego nie piszemy, że CBD jest suplementem, bo cóż, suplementem nie jest. CBD w sobie ma wiele witamin oraz w sumie w każdej grupie tak nadaje się do tego idealnie. Wszystko nadaje się idealnie, wszystko jest super, nie ma żadnych niczego.
złego nie. Sprawdźmy cały czas jeszcze, ładne zdjęcia wychodzą, prawda? Będziemy sprawdzać, jak wygląda takie przesłane zdjęcie od użytkownika, który już to kupił, bo też w opiniach znajdują się takie zdjęcia. Kwiaty pochodzą z upraw ekologicznych, podczas wzrostu roślin nie wykorzystano pestycydów i jakichkolwiek innych środków chemicznych stymulujących wzrost lub moc, potwierdza to liczne badania, których produkt jest poddawany zanim trafi do sprzedaży. Stawiamy na autentyczność, 100% sprawdzone produkty, zamawiamy hurtowo, aby trafić cenowo w kieszeń, co naprawdę potrzebują pomocy i dostępu do najwyższej jakości. Wiemy, że susz jest sprowadzany z Holandii. Zaraz pewnie zobaczymy, nie wiem czy zobaczymy, mam nadzieję, że zobaczymy jakieś badania, które potwierdzają to, że jest to z ekologicznych upraw, bo być może zdarzy się tak, że z Holandii jest jakiś ekologiczny susz, no ale fajnie byłoby mieć na to potwierdzenie, nie? Czyli na razie czytamy, jeżeli nie ma badań, jeżeli nie będzie pokazanych tych badań albo odnośnika do jakichś badań, które potwierdzają to, co jest opisane w opisie tego produktu, nie można temu wierzyć, to tylko treść. Wszystkie dostępne nam w sklepie susze pochodzą od certyfikowanych dostawców. Okej, okay, sprawdźmy zaraz jakich dostawców, czy będzie ta informacja. Z CBD jak jest, jest tak, że kanabidiol jest substancją, którą WHO kilka lat temu zklasyfikowało z listy, tutaj N-word, nie odróżnia, nie otępia, tu jest napisane dlaczego jest CBD dopuszczone, tak? Dzięki temu mamy pewność, że susze, które dostępne są na rynku polskim spełniają normy prawne. No nie. Dzięki temu wiemy tylko to, co jest tutaj napisane. Nie mamy dzięki temu pewności, że susze dostępne w Polsce na rynku polskim spełniają normy prawne. 90% gdzieś suszy na rynku polskim są to susze sprowadzane z zagranicy, a większość z nich nie spełnia żadnych norm lub jest właśnie z przerośniętym THC i brakiem innych kanabinoidów z racji tego, że susz jest wypłukany, także to nie można tak pisać, to trzeba usunąć. Jak działa CBD? I znowu, co działa CBD? Wydaje mi się, że przed chwilą było napisane o tym, jak działa, może było na co pomaga, a tu jest jak działa, ok. Susz tylko do waporyzacji, aromaterapii, nie do palenia czy spożycia. No, faktycznie lepiej nie palić, no bo palenie zawsze szkodzi przez substancje smoliste, które się nagromadzają w naszych płucach przy paleniu czegokolwiek. Najlepiej jest waporyzować. No i tu przechodzimy dalej. Opinia o produkcie. Pełno jest, że na piątkę 800 ponad, na czwórkę jest 97, na trójkę jest 30. To jest całkiem dużo, bo zazwyczaj osoby, które już znają się albo się poznały na danym produkcie, no jest ich znacznie mniej niż tych, którzy po prostu dają 5 gwiazdek, żeby dostać z powrotem 5 gwiazdek na Allegro, albo też nie znają się za bardzo. Często osoby tani susz wybierają takie osoby, które nigdy wcześniej nie waporyzowały. Są to często też osoby młode, które nie miały doświadczenia z innymi konopiami, z tym jak wygląda susz CBD naturalny i tak dalej. Także wiele zawsze może być ocen na wyrost. Dlatego też warto sprawdzać sobie i te dobre oceny, co jest tam napisane, i te, gdzie są średnie lub te złe. A złych też jest sporo, bo gdzie 2 gwiazdki i 1 po 20, to całkiem... Ja ogólnie od 3 gwiazdek uważam, że to są złe opinie, nie? Czyli jest ich tutaj już 50, 20, 20, 40, 90, podchodzi pod 100 niedługo, tak? Czyli to jest... Jakby 10% dało znać, że opinia nie jest taka dobra. Sprawdźmy sobie zdjęcia, jak wyglądają zdjęcia tego produktu. No tu widzimy, susz odbiega wyglądem od tego, jaki jest na zdjęciach w opisie aukcji. No a tutaj również widać, że wygląda inaczej. Zdarzają się odejścia od normy, że susz wygląda inaczej niż na aukcji, bo ktoś ma dobry sprzęt, dobre światło i tak dalej. Jednak tutaj widać to, że to nie jest ten sam susz, który jest na zdjęciu. Sprawdźmy sobie, jakie są pomocne opinie. Nie wiem, czy można oczekiwać czegoś więcej od susz CBD. Wszystko jest super. Mój pierwszy susz od tego i jeden z moich ulubionych. Nie wiem, czy można oczekiwać czegoś więcej. A więc ktoś nie wie, to nam daje, tak? Według niego dobry, okej, ma do tego prawo. Kupiłem tylko dlatego, by uśmierzyć ból i dla mnie super towar, tak? Okej, dobra. Sprawdźmy sobie 2-gwiazdkową opinię. Za mocny, 44% sugeruje wzmacnianie, a susz jest
bardziej lepki niż inne ze sklepów stacjonarnych. Nie potrafię dobrze dobrać dawki, bo to wychodzą za małe ilości w porównaniu do zwykłego CBD, a standardowe 0,2 grama jest za mocne. To nam coś mówi. Dlaczego jest za mocne? CBD nie powinno działać tak, że powinno was sprawiać, żeby was sprawiało w jakieś zakłopotanie myśli, złe samopoczucie. CBD tak nie powinno działać. Dlatego warto czytać takie opinie. Zobaczmy ich trochę więcej, może będą jakieś jeszcze... O! Jest jakaś opinia na jeden. Zupełnie inny produkt niż wcześniej. Do tego w dużej ilości był to miał, a nie topy. Czyli topy, zbity topek. Jedna część rośliny, miał, zmielona roślina, tak? Czyli ktoś dostał miał, i to nawet bardzo, bo miał to oznacza, że już to nie jest nawet trym. Gdzie są małe części topków, tylko miał to już jest prawie że proszek. Czyli tutaj też nam daje to coś... za informację, prawda? No, także jak widzicie, są różne opinie. To tyle, co mógłbym wam powiedzieć w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, czy podobał wam się ten odcinek, czy robić takich odcinków więcej, czy więcej mamy sprawdzać takich produktów i analizować aukcje na Allegro. Myślę, że będzie to fajna seria, która może być też również wam pomocna. I jeszcze raz podkreślam, ta seria nie ma zamiaru kogoś tutaj piętnować, że taki produkt, a nie inny sprzedaje. Po prostu chcę zaznaczyć, jakie części po opisie są dobrze napisane, jakie źle, które mogą wprowadzać w zakłopotanie użytkownika, który chce kupić dany susz, a co na przykład nie powinno się pojawić. Ja tutaj, jeżeli miałbym podsumować teraz, na pewno sam nie kupowałbym suszy, które nazywają się odmianami konopi indyjskiej, a mają też powyżej 20, 18 już nawet bym chyba nie kupował na Allegro, jak ma więcej niż 18% CBD, no ale ustalmy powiedzmy tam to 20, nie? Że więcej niż 20 to bym nie kupował. Cena wydaje się być okej, w miarę, no jest to bardzo tanio, 7 zł za grama to jest bardzo tanio, jednak no widzimy, że jest to z Holandii, także jeżeli susz z Holandii, no to jest bardzo drogo, bo większość suszy z Holandii sprowadzanych jest w cenie około 20-30 groszy za grama w hurcie, także jest to holendarnie duża przebitka na takich suszach typu sprowadzanych z Holandii. Nie wiemy jak ten susz, nie wiemy jak smakuje, tego nie możemy porównać, nie możemy dać temu ocenę, natomiast możemy dać temu ocenę i sprawdzić, co jest opisane. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach na dole. To był trochę dłuższy odcinek, ale mam nadzieję, że się wam przyda. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Bless.